Zapraszam na spotkanie z ludźmi, którzy na pierwszy rzut oka mogą nie mieć ze sobą nic wspólnego, bo jeden jest przedstawicielem głównie hokeja, a drugi żużla. Ale zaraz się okaże, że ci panowie mają ze sobą całkiem sporo wspólnego. A są z nami dzisiaj Krzysztof Cegielski, znakomity kiedyś żużlowiec, a dzisiaj człowiek, który dba o interesy żużlowców. Witaj, Krzysztofie. Witam, dzień dobry, hej. Jest z nami także człowiek, który wielokrotnie wybierany był najlepszym sędzią nie tylko w Polsce, ale był też świetnym sędzią międzynarodowym w hokeju, o którym wspomniałem właśnie, czyli Waldemar Matuszak. Witam cię, Waldku. Witam, dzień dobry. I pozwólcie panowie, że tak z grubej rury, jak to czasami się mówi, zacznę, Waldku, bo jak ja tak patrzę sobie często na twój szeroki uśmiech, to tak sobie myślę, że ty chyba nie zjadłeś zębów na hokeju. No to pozory mylą, niestety zjadłem, ale na szczęście współczesna technologia pozwala nadrobić pewne braki. Opowiedz nam coś więcej o tym, bo znamy to tylko z legend, ludzie, którzy nigdy w hokeja nie grali i tych zębów na hokeju nie zjedli, to musi być makabryczne uczucie. No nie jest to przyjemne, to fakt, a pozbawił mnie dwóch przednich zębów, lewej jedynki i lewej dwójki. Znakomity przed laty hokeista toruński, Rysiu Marach. Graliśmy na nieistniejącym już Torbydzie barażowy pojedynek o wejście do Mistrzostw Polski Old Boyów. No i Rysio niestety tak jakoś operował kijem, chciał mi podbić mój kij, ja swój odsunąłem, no i jego łopatka wylądowała na moich zębach. Także w taki to sposób zostawiłem na lodzie jedynkę i dwójkę, ale to nie przeszkodziło dokończyć meczu. Wielu zawodników, nie tylko w żużlu, boi się o to, co nastąpi po zakończeniu kariery. To, co ciebie spotkało, było tak nagłe, że niczego nie dało się zaplanować na potem. Co zrobić? Jaką ty masz receptę na to, żeby było życie po życiu? No myślę z perspektywy lat, że może to jest najlepsze takie rozwiązanie, że znienacka następuje. Oczywiście nikomu tego nie życzę, ale z perspektywy już 17 lat, zacząłeś od tego, że to może niezbyt przyjemne pytanie, ale naprawdę możemy spokojnie o tym rozmawiać, bo to jest fajnych 17 lat za mną. Nic nie jest w stanie nas jakby powstrzymać, nawet tego typu kontuzje, w które nie do końca się wierzy nawet, bo przecież złamałem kręgosłup, uszkodziłem rdzeń, opinia lekarzy jednoznaczna. To nic, że no, stało się to w Szwecji, ale i mimo tego, że tam były świetne warunki, to może też trochę pomogło. No ale jednak diagnoza mogła być tylko jedna, więc nawet to nie zaszkodziło mi w tym, żeby, nie wiem, przygotowywać się dalej do jazdy tak naprawdę, bo kupiłem dwa silniki potem, cały team czekał. To wszystko gdzieś mnie utrzymywało w dużym optymizmie i tak to trwało. I właściwie do dzisiaj, przyzwyczajając się oczywiście do kolejnych etapów życia, udało mi się ten cały, powiedzmy, najtrudniejszy czas przeżyć bardzo spokojnie, radośnie, a później to już inne cele nastąpiły. Rodzina, dzieci, córka, następne teraz w drodze, syn, jak się okazuje, więc naprawdę normalne życie, więc nie wiem, czy gorsze niż kariera sportowca, bo każdy z nas wie, jak kariera sportowca wygląda, jaka jest ciężka. A poradzić sobie po niej tak normalnie nie jest łatwo, a ja mogę powiedzieć, że może zakończona za szybko kariera i znienacka, ale być może tak lepiej niż planować. No mam żonę jako przykład, która planuje skończyć tą karierę i tylko jakby kolejne ciąże jakby pozwalają na to, żeby faktycznie zakończyć. A ty jesteś za tym, żeby żona zakończyła, rozumiem? No, patrząc na kolejne ciąże, to tak. Próbujesz pływać na nią. Próbuję w jakikolwiek sposób pływać, ale to już no właśnie do takich metod trzeba się posuwać. Panowie, wy też wpływacie w pewnym sensie na opinię publiczną, każdy w różnym stopniu, ale jedno was łączy. I teraz do tego nawiążę. Wielu wydaje się, że skomentowanie meczu to jest jak pstryknąć palcami, takie proste, a później okazuje się, że wielu się to niestety nie udaje. Waldku, dlaczego ty akurat się nadajesz do tego, żeby komentować mecze? Miło mi to usłyszeć z tak zacnych ust, że się nadaje, ale no rzeczywiście to nie jest łatwe zadanie, a
a szczególnie w zdarzenia sportowe, które nie stoją na najwyższym poziomie. Trudne pytanie. No, może jakiś dar otrzymałem po rodzicach, jeżeli chodzi o sposób wysławiania się, używania języka polskiego, to po pierwsze. Po drugie, zamiłowanie do dyscypliny i dosyć szeroka i głęboka wiedza o tej dyscyplinie. Czy istnieje coś takiego jak jedność środowiska, gdy w grę wchodzą pieniądze? Żużlowcy tobie mówią tak, a za plecami razem z prezesami tam coś próbują ustalać po swojemu, więc no tak wygląda jedność. Zdarzają się takie momenty, zwłaszcza jak są trudne momenty, prawda? Jedność jest duża, jak ktoś ma kontuzję, jak trzeba wspomóc, jak trzeba coś dobrego zrobić, ale tak jak mówisz, jak przychodzą te pieniądze, niestety, no to każdy tutaj trzyma swojego interesu i kalkuluje, co jemu się najbardziej opłaca w danym momencie, bo ta rywalizacja tak naprawdę między zawodnikami to nie jest tylko rywalizacja między zawodnikiem z Leszna a z Tarnowa, ale nawet w tej drużynie, nie wiem, bydgoskiej, leszczyńskiej czy gorzowskiej po prostu jest rywalizacja w środku i to jest, to widzę na co dzień i dlatego to jest trudne zadanie. Jaki ty masz pomysł na to, receptę, wizję, żeby polski hokej miał się lepiej? Moim pomysłem było to, aby wreszcie dać sobie spokój z oczekiwaniem sukcesu reprezentacji, że to pociągnie dyscyplinę. To jest moim zdaniem nietrafiona diagnoza. Polska reprezentacja na dzień dzisiejszy może co najwyżej awansować do drugiej ligi z trzeciej i to jest maksymalny poziom, jaki możemy osiągnąć. Ja bym wywrócił polski hokej zupełnie do góry nogami. Oparłbym się mimo wszystko na przede wszystkim zawodnikach krajowych wspartych przez kilku, no trzech, góra pięciu zawodników w drużynie zagranicznych, żeby troszeczkę poziom ciągnąć. Natomiast postawiłbym rzeczywiście na graczy młodych i przekazywałbym największe środki w polskim hokeju, jakie są do osiągnięcia, przekazywałbym na sport dziecięcy i młodzieżowy. Był pomysł na właśnie białe orliki, niestety gdzieś tam po drodze on przepadł. Uważam, że warto do takiej koncepcji wrócić. Także odwrócenie finansowania, pieniądze przede wszystkim na dobrych trenerów dla dzieci i młodzieży, a potem dopiero ewentualnie budowanie dyscypliny. Jesteśmy też u progu startu sezonu żużlowego. Czy według ciebie wszystkie ustalenia, które zostały poczynione i przygotowania są optymalne? Myślę, że będzie bardzo dużo ostrożności i jest, no bo dzisiaj jestem świeżo też po rozmowach z Bartkiem, z Marzlikiem. On by chciał dwóch, trzech mechaników, żeby można było korzystać z tych, no to jest największy problem w tej chwili, mechanicy. Pod względem bezpieczeństwa, bo tutaj bym tych argumentów używał, to jest chyba, no mi to najbliższe w tej chwili, żeby doprowadzić, żeby tych mechaników było jednak więcej w parku maszyn. No dobrze, panowie, z jakością internetu w naszej rozmowie bywa różnie i różnie, mam nadzieję, będzie też z pytaniami, które już teraz możecie zadawać sobie nawzajem. Który z żużlowców najlepiej, nie wiem, porusza się na łyżwach, gra w hokeja, czy najlepiej sobie radził, twoim zdaniem? No, rzeczywiście uczestniczyłem bardzo często w organizacji tych wydarzeń. Sam aktywnie też brałem udział, grałem w kilku takich spotkaniach. No, a wśród żużlowców niewątpliwie wyróżniali się Tomek Golob, który znakomicie poruszał się na łyżwach i naprawdę czuł dobrze hokej. Jacek troszeczkę gorzej, ale zawsze był ogromnie ambitny i nadrabiał jakąś siłą woli. A z zespołu toruńskiego, no to fantastycznie grał Mirek Kowalik, bardzo dobrze też Robert Kościecha, Tomek Bajerski też bardzo ładnie się poruszał na łyżwach, także no, były to ciekawe mecze, a kiedyś, dawno, dawno temu nawet grał w takim spotkaniu na bydgoskim Torbydzie Tony Rickardson, jeszcze jako młodziutki zawodnik. Czy odkryłeś sobie jakieś inne zainteresowania spowodowane spowolnieniem życia? Nauczyłem się trochę prawa, trochę postudiowałem prawa, ale chyba najwięcej przyjemności i najwięcej zalety widzę w tym wszystkim, jeśli chodzi o czas spędzony z dzieckiem, z córką, bo też trzeba było jej poświęcić mnóstwo czasu, a miała iść za kilka dni pierwszy raz do przedszkola, kilka dni po jakby wykryciu wirusa i zamknięciu wszystkiego, więc nie poszła do tego przedszkola, więc jest w takim wieku, no 3 lata skończyła w kwietniu, więc
Więc tutaj musiałem odkrywać w sobie dużo takich jakichś prób, talentów organizacyjnych, zabaw i to nie jest proste, super. To nie jest proste, ale super. To wiecie. Tak jest. Ty, Waldku, jako sędzia, tak, międzynarodowy, tak. Sędziowałeś pewnie wiele różnych imprez, meczów. A czego nie udało się tobie jakby sędziować? Mistrzostw świata sędziowałem wiele przeróżnych, natomiast nigdy nie byłem na igrzyskach. Byłem powołany raz na, dwa razy w zasadzie, na seminarium takie, które się odbywało w miejscowości Bled na Słowenii, gdzie zaproszono 60 sędziów z całego świata i stamtąd wybierano ekipę właśnie na igrzyska do Lillehammer. No i tam były te różne testy i tak dalej, no wszystko ładnie poszło, no ale niestety Polska jako hokej jest plasowana stosunkowo nisko, więc przebicie się sędziom jest dużo trudniejsze też. Czy jest duża różnica pomiędzy tym, co było kiedyś, a tym, co jest teraz? Czy to jest tylko kwestia kwot, czy również pewnych niuansów? Ja myślę, że żużel się profesjonalizował dosyć mocno i teraz jest dużo więcej obowiązków. Myślę, że to wszystko jest kwestia, z kim się pracuje, prawda? No my akurat z Januszem mamy takie relacje przyjacielskie, że tutaj nikt do nikogo nie ma pretensji, każdy się gdzieś tam uzupełnia. Ciężko mi się oswoić z tą myślą, że jestem jakimś jego menadżerem. To właściwie jest taka relacja po prostu pomocy z mojej strony jemu. Na niego też zawsze mogę liczyć. Ja bym chciał się dowiedzieć, czy mamy takie talenty na miarę, jak rozumiem, Mariusza Czerkawskiego, który dla mnie jakby był największą osobistością hokejową polską przez lata. Czy mamy takich młodych zawodników, którzy mają jakieś perspektywy? Za oceanem jest Alan Łyszczarczyk, syn znakomitego przed laty zawodnika Podhala Nowy Targ. Oprócz tego mamy dwóch graczy, którzy grają w lidze czeskiej. To jest Paweł Zygmunt, syn naszego olimpijczyka panczenisty. I tak? Kasi Zygmunt. Tak, Paweł Zygmunt gra w Czechach i gra jeszcze Aaron Chmielewski, wychowanek gdańskiego Stoczniowca. No i to jest też kierunek rozwoju naszej dyscypliny, ale tutaj trzeba mieć dużo determinacji takiej, jaką miał Mariusz Czerkawski. On wyjechał jako młody chłopak do Szwecji, poprzez Szwecję dopiero za ocean, naprawdę przeszedł no, potworną szkołę życia, będąc sam na obczyźnie. Jak to wygląda? Czy w twoim przekonaniu człowiek, który ma podłoże przygotowanie teoretyczne, może być równie skutecznym menadżerem czy trenerem zawodników? Nie uważam, że jeśli ktoś nie siedział na motocyklu, to nie może być dobrym trenerem. Uważam, że to zupełnie nie ma żadnego znaczenia. Trzeba, a nawet przydałoby się właśnie trochę takiego świeżego spojrzenia w żużlu, żeby coś nowego wnieść w tą naszą jakość trenowania i przygotowania zawodników do tego sportu. Panowie, ta pogawędka mogłaby trwać w nieskończoność, ale przychodzi ten moment, w którym nawet na pożegnanie nie ma już specjalnie za dużo czasu, więc powiem tak, Waldemar Matuszak, Krzysztof Cegielski, panowie, bardzo dziękuję. Dziękujemy również. Ja dziękuję, umawiamy się na następne spotkanie, już może mniej oficjalne w takim razie. Tak jest. Na kontynuację.